Hej, cześć, siemanko, z tej strony Filo, a to 41 odcinek z gry Wiedźmin 1. Dzisiaj będziemy biegli na pomoc Jaskrowi, ponieważ aktualnie zajmuje się utrzymywaniem Aliny jeszcze w naszym świecie, żeby mogła się spotkać ze swoją siostrą Celiną. A dlaczego utrzymuje ją przy tym, żeby była w naszym świecie? Ponieważ Alina jest południcą, a Celina północnicą. I przez to nie mogą się spotkać w tym samym momencie. Więc zobaczymy, czy Jaskrowi się udało napisać taką baladę, która by przytrzymała Alinę przy życiu, załóżmy, czy nie. No chyba że jakiś gorszy scenariusz się wydarzył i po prostu w ogóle Jaskier został zaatakowany, chociaż Jaskra nie da się zabić na pewno. Tego jestem pewny, że naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żeby Jaskier poległ. To prędzej wydaje mi się, że wszyscy, którzy by chcieli pomóc Jaskrowi, by polegli, ale sam Jaskier w sobie nie. Taka persona to moim zdaniem jest. Niezbędna wręcz do funkcjonowania. Dobra. Mam nadzieję, że za późno nie wszedłem tylko, bo miałem się wieczorem pojawić, no a jest już no 21, więc teoretycznie może go nie być, no ale zobaczymy. No to przy Maliniaku miało się wszystko rozegrać. Najwyżej skorzystamy z ogniska tutejszego jakiegoś. Chyba za późno. No, za późno. No nic, to się prześpimy. Kurde, jakie muzyczka jest normalnie. Zastanawiam się, co się dzieje, a to ta muzyczka leci, kurde, straszna. O, talenty mamy. To w sumie idealnie będziemy mogli je rozdać. Nie wiem, czy to będzie wieczór. Chyba tak. Bohater. No i tak. Rozdajmy sobie te atrybuty, więc tak, w siłę oczywiście. To otrzymywane obrażenia zmniejszmy. Co do brązowego, to tutaj w QN. A srebrne to zręczność. No. Pójdę zlecenie oddać do Juliana. O, to jest dobry plan. Pójdę oddać zlecenie to. I wtedy tutaj wrócę. Jak dalej nie będzie wieczoru, no to się prześmię jeszcze z godzinkę. Ja skupuję skóry bazylii. Mam tu 3 sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Bywaj. Okay. Ile tam? 250 torenów. To git. No i dobra, no mamy 17. Dalej. Za wcześnie chyba. O nie wiem, z godzinkę chyba do wieczora. Godzinka albo dwie, no. Nie wiem, godzinka. Jak dalej nie, to jeszcze 1 godzinka i powinno być w pytkę już. Zobaczmy. No to już wygląda jak taki wieczór. Tylko, że jest tylko piękna południca. Co jeśli bym... o kurde, sorry. Co jeśli bym do niej zagadał? Nic. Czyli musimy czekać jeszcze na Jaskra. To nic, jeszcze godzinkę się prześpię. 19, no to już powinna być chyba taka ostateczna rzeczywiście. No i 19, no to bardziej rzeczywiście. Wieczór jest. Okej, dalej nic. Czyli trzeba chyba w punkt o zmroku przyjść. Jak dalej nic z tego, no to kurde już będę miał wątpliwości co zrobić. A i nie ma. Przeczytam wam co jest w solucji, bo tutaj chyba błąd się pojawił. Skieruj się do Jaskra i poproś go, aby zagrał dla południcy serenadę. Mamy. Umów się z nim na wzgórzu. Mamy. Gdzie pojawia się południca? Okej. Tuż przed zapadnięciem zmroku. Tuż przed zapadnięciem zmroku, a pisze po godzinie 20 w nawiasie. I się zastanawiam. Zastanawiam się, że teraz, że chodzi o to, że miało być tuż przed zapadnięciem, czyli o 19:30 jakoś tak jak teraz, czy coś, nie wiem. Będę tutaj czekał, siedział i próbował to zrobić, aż w końcu wyjdzie, no i wtedy się do was... No wtedy zobaczycie po prostu całą akcję. Ja pierdolę. pierdolę, kurde macie, jakie to jest spierdolone wszystko, szczerze. Obejrzałem sobie właśnie jakąś serię, jak ktoś kurwa wykonał to zadanie, nie? I on tak o, śpi do południa. Pokażę wam to, zaprezentuję, bo to mnie rozjebało po prostu, że to u niego zadziało. Śpi sobie do południa. Zaznaczam, z Jaskierem mamy się spotkać wieczorem. Jest południe, tak, elegancko. Idzie sobie do szanownej panny młodej. Słucha historyjki. Słońce ziemią kołysze, z kłosów sypie się ziarno. Odejdź ze mną, wędrowcze, pójdź za mną. I nagle mu się robi pora dnia, gdzie Jaskier jest. Robi mu się zmrok i Jaskier stoi tutaj obok. Także jestem zmuszony chyba zobaczyć u kogoś innego, jak to zrobił. Okej. Okej. Sarge mi uratował dupę. Bo miał identyczny problem co ja. Z tego co zrobił Sarge, to wystarczy po prostu udać się do karczmy. Przespać się w tej karczmie, a nie przy ognisku. Nie w tej samej lokacji, gdzie mamy questa, tylko w innej lokacji po prostu. I z karczmy dopiero prosto tam pójść. I wtedy wszystko powinno działać. Mam słuch. Więc wynajmijmy pokój, ale nie u tego, tylko u tej. No, Baureny nie będę przypłacał, tak? Chciał. Dobra. No mam nadzieję, że to zadziała. No i tak, do zmroku dajmy. O tej porze ma się wszystko wydarzyć. I generalnie Jaskier już tam powinien być. No i chyba rzeczywiście tam jest, bo Julian został w karczmie, Jaskra nie ma, więc zapowiada się dobrze. Miejmy nadzieję, że też tak się zakończy. I patrzcie, ktoś tam biegł. To chyba Jaskier biegnie nam do Maliniaka. Dobra, dobra, zapowiada się, że to chyba wyjdzie. Uff, kurde, ale bym się wkurzał, nie? I jeszcze bym na nowo to robił i zrobił to wszystko w ten sam sposób i dalej by nie działało, to bym wtedy dopadła mnie podwójna depresja, ponieważ bym się skapnął, że to, że się tutaj bawiłem, nic mi nie dało. I jest Jaskier, dobra. Sobie zapiszemy. O kurde, nie wiecie jaka to jest ulga, naprawdę, bo to... Dwie godziny, nie wiem, półtorej, dwie godziny bym musiał na nowo przegrać. To nie wiem, do Jaskra zagadać. Geralt? Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro? Za późno. Będziesz musiał improwizować. O, mistrz Jaskier, obiecaliście zagrać na mym weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na 2 głosy. Raczysz posłuchać? No, Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei. Będę rymami próbował. Gwiazda pamięci promyków użycza, umarły wraca na młodości kraje, szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata, usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Upiorem. Przestańcie! Pamiętam, już wszystko pamiętam. Zabiła mnie Celina i dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. No to ona nie żyje. No. No i idzie. Celina. Alino, to ja. Twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie. Bo złamane zostało prawo? Nie. Bo wybrałem mniejsze zło? Nie. To Wielebny i jego trzódka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. Okej. No i ona znika. I rozumiem, że do żywych pewnie nie powróci. A tobie, Alino, mogę pomóc jakoś? Znaczy Celino, coś mi się myli. Białowłosy wędrowcze, gnane wiatrem jak ja. Czego chcesz? Czemu zakłócasz mój spokój? Znaczy ona już zrozumiała, nie? Warto zauważyć, że bezpośrednio po tym od razu dopadł ją moralnie, że źle zrobiła, więc możemy spróbować jej pomóc. A więc jest ktoś, komu mój los nie jest obojętny. Och, co to? Wianek z nieśmiertelników. O! Włóż mi go na stronie białowłosy. Uwolnij mnie. Odejdź w spokoju, Celino. Dość się nacierpiałaś. Patrzcie! Wow! Wow! Czyli... Dlatego ten wianek był przedmiotem fabularnym i warto było go odebrać u tego pustynnika, kurczę. Ale co, no jak zostały odczarowane, to rozumiem, że się nie będą pojawiały, ale tak to i tak już nie powrócą jako żywe do wioski pewnie. Niestety. Jaskier, masz mi coś do powiedzenia, potem, że mnie wpieprzyłeś w bagno? Jaskier, możesz mi wyjaśnić? Świetnie ci poszło. Uprzedziłbym cię, ale to był nagły przypływ weny. Na przyszłość oszczędź mi nagłych przypływów weny. Nie obrażaj się, udało się przecież. Zresztą zamierzam rozwinąć ten temat w wielkie dzieło o ludowych obrzędach. To nic, pójdziemy do Juliana. Odebrać nagrodę, no... Chociaż, kurczę, trochę wstyd wybierać nagrodę, nie? W takiej sytuacji, kiedy mu tam nie doszła żona, no narzeczona po prostu odeszła ze świata, to trochę to, kurczę, się kłóci ze sobą. Nie wypada po prostu pobierać opłat jednakże, no. Będziemy musieli to... pobierzemy. Zrobiłem co w mojej mocy, by pomóc Alinie. Jak to zrobiłeś? Duch Aliny odnalazł spokój. Celina zaś... Nie no, pomogłem jej. Nie mogłem jej pomóc. Dziękuję, Geralt. Jestem załamany. Kilka dni temu byłem szczęśliwym człowiekiem. Teraz... Nie wiem, chyba wrócę do Kowiru. Ktoś o mnie pytał? Nie. Tak, byłbym zapomniał. Rybak o ciebie pytał. Zdaje się, że chciał się z tobą widzieć. O, dziękuję. Pójdę do niego. Bywaj. Bywaj. Jestem ciekawy, jak formułował to pytanie, jakich słów użył. Żarcik. Oj, to do zadania Alwi mi się rybak. Nie gadaj, że Alwina ktoś porwał. Czekajcie, to zanim pójdziemy, to zobaczmy, czy coś tu mamy jeszcze. Nie, nie mamy już żadnych zadań. Także możemy definitywnie pożegnać się z tą lokacją chyba. Ponieważ zgaduję, że... Chodzi o to, że Alwin zniknął. Inaczej by to do zadania o Alwinie się nie dopisało, wydaje. Śmiem wysunąć takie odważne stwierdzenie. O kurczę. No nic. A nie, jest Alwin obok. Dobra. To git. Ta Alwin jednak jest bezpieczny. To ciekawe, czy jeszcze skrzyżują się nasze losy z Berengarem kiedyś. Bo wiecie, wykonałem już wszystkie zadania tutaj, więc zgaduję, że to już koniec będzie naszego pobytu w tej lokacji. Nie chcę bić się z tą wiwerną. No i kurde muszę, no. W każdym razie zapowiada się, że to będzie koniec. Możliwe, że dostaliśmy odpowiedź na list od Triss. Ej, ale czemu są ci wyznawcy Dagona? To jest nie ten... Nieimersyjne, bo ja już się ogólnie samego Dagona w sobie pozbyłem, więc to jest trochę bez sensu. Czy mogę mu to powiedzieć? Doprowadziłem do rozejmu między ludźmi i vodianoi. Pokonałem Dagona. No i co? Nic nie powiesz? Może jednak. Krótkie, magiczne słówko. Wierzę, że dasz radę. No dalej, bo gotowym pomyśleć, żeś gbur, mruk i tępak. Gbur, mruk i tępak. Po prostu nie odczuwam potrzeby ciągłego gadania. Jak nie mam nic do powiedzenia, to milczę. Może nie jestem najbardziej rozmownym rybakiem, ale od razu gbur i mruk? Przesada. Rozumiem. Nie ma za co. Czyli rybak jednak mówi. Okej, to dlatego w książce tak samo się zachowywał, tylko burknięciami odpowiadał. To może dlatego się spodobał Pani Jeziora, ponieważ jest... nic nie gada. O co chodzi? Chcesz coś powiedzieć? No to mamy problem, bo nie mam pojęcia, czego chcesz. Dobra, spróbuję zgadnąć. Pani Jeziora chce się ze mną widzieć? W takim razie idę. Boginie nie lubią czekać. Bywaj. To jest ten... dar, coś tam od niej? Na którym musimy chwilę poczekać. Chociaż tym darem to nie wiem, czy nie było w sumie... No czekaj, ale utopcy nie miał uciekać przede mną. Ja jestem zawiedziony. Strasznie, bo ja Dagona pokonałem, więc tych wyznawców nie powinno tutaj być. Także jeśli słyszysz mnie CD Projekt, to w remake'u, czyli remasterze pierwszej części, proszę uwzględnić to, że pokonujemy Dagona w tej lokacji i nie powinni już się pojawiać jego wyznawcy, ponieważ on nie żyje, a jeśli ktoś nie żyje, to już nie... To nie mogę, że mieć wystawców, tak? Płyniemy do Pani Jeziora, zobaczymy, czego ona od nas oczekuje. A to dziwne, bo jak powiedziałem o gburu i tępaku, to się odezwał, a jak sam czegoś chciał od nas, to się nie odezwał. Nic. O, kapłan vodianoi nawet tutaj przyszedł. To ciekawe. Co jakieś super zadanie będzie teraz? My kontra wyznawcy Dagona? Czy jakaś próba ich przekonania na naszą stronę? Tak? Czy jesteś pani? Odesłałeś niespokojną duszę, zaczarowałeś ją pieśnią i przypomniałeś... To prawda. Zabiłeś krwawego i doprowadziłeś do pokoju. Uznałem, że to najlepsze. Tak? Okej. Wygląda na to, że byłem potrzebny w odmętach pani. To prawda, dlatego przeznaczenie skierowało cię tutaj. Teraz nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o pewnej sprawie. Pamiętajcie, że ona ma obsesję na naszym punkcie. Jestem boginią, a ty jesteś mieczem przeznaczenia, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą nieubłaganie już od tylu lat. Być może. Mam dla ciebie dar. Dar bogini, abyś mógł zmierzyć się ze swym przeznaczeniem. Dar Pani Jeziora. Okej. Co to za dar? Cholera. Uklęknij, Geralcie z Rivii, Biały Wilku. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę. Wykazałeś się męstwem i dobrocią. Mocą boską pasuje cię na rycerza. Nie czuj strachu w obliczu wrogów. Bądź waleczny i prawy. Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. Znieś to uderzenie, ni jednego bolej. Czeka cię długa droga. Widzę śmierć i krew. Widzę śnieżną zawieruchę. Przyjmij ten miecz na znak mojej przychylności. Ostrze należało kiedyś do wielkiego bohatera. Wieki leżało w głębinach, czekając właśnie na ciebie. Pani... Wiedźminie, nic nie mów. To nieważne, czy wierzysz w przeznaczenie, czy nie. Z pomocą ostrza zakończysz misję. Dziękuję. Idź, Biały Wilku, i zrób, co musi być zrobione. Niech wypełni się twój los. Wow. Co dostaliśmy? Wow. Arendoi. Arendict. 60% do obrażeń, 10 do ataku i 50 do wszelkich możliwych efektów. No, to naprawdę jest nie byle jaki dar, naprawdę. Także dziękuję bardzo. Warto było pofatygować się do Pani Jeziora, no. Oj, kapłan Vodianoi odszedł. Mogę wracać. Wychodzi na to, nie? Tylko że już nie mamy nic do roboty. Ale podobał mi się ten wątek w tej wojsce. Poza tym małym problemem, że miałem z tym jaskrem problem. To rzeczywiście bardzo... bardzo fajnie było. O! Berengar. Berengarze. To ja powiedziałem szefowi Salamandry, gdzie jest Kaer Morhen. Dopadli mnie, kiedy tropiłem bestie z podgrodzia. Pomagałem im w badaniach, ale uciekłem i przyjąłem zlecenie od Kalksteina. Chciał się dostać do wieży na bagnach. Niestety znowu mnie znaleźli. Tym razem nie byli już tacy mili. Żeby ocalić własną skórę, zgodziłem się odszukać dla nich Alina. Dlaczego mi to mówisz? Chciałem ci to powiedzieć w twarz. Zobaczyć twoją sławną minę. Powiedzmy, że jesteśmy po tej wyprawie do Pani Jeziora natchnieni miłosierdziem. Nie zamierzam cię osądzać. To znaczy, że rozumiesz i nie potępiasz mnie. Nie pochwalam twoich wyborów, ale rozumiem. To znaczy, że... Rób, co uważasz za słuszne. Nie będę twoją niańką. Weź to. Spotkamy się jeszcze, wilku. Zostałem list Berengara. No i widzicie. Trzeba było z nim pogadać normalnie. Gdzie jest ten list? O, śluz Dagona dostaliśmy. Okej. List Berengara. Zawsze myślałem, że zdolności porozumiewania się z ludźmi pozbawili mnie Wiedźmini. Teraz wiem, że to nieprawda. Niezależnie od tego, jakie są przyczyny mojej ułomności, nie potrafię rozmawiać z innymi osobami. Dlatego właśnie piszę ten list. Na papierze łatwiej przyznać się do błędów, a zatem przyznaję się. Jestem tchórzem, lękam się bólu, kalectwa i śmierci. Odczuwałem strach w Kaer Morhen, walcząc z potworami. Bałem się też magistra i Azara Javeda, w szczególności Javeda. To on kieruje projektem naukowym Salamandry, tworzy śmiertelnie niebezpieczne istoty, korzystając z czarnej magii i mutagenów. Jest potężnym magiem, ale jeśli mój plan się powiedzie, będzie martwym potężnym magiem, a tajemnice wiedźmińskie pozostaną bezpieczne. Mimo wszystko cieszę się, że nasze drogi w końcu się skrzyżowały. Ruszam do Wyzimy. Berengar. Okej, czyli Berengar stwierdził, że chce ruszać. Mogę z nim pogadać? Mam robotę do wykonania. Jeśli chcesz, chodź ze mną. Bardzo chętnie bym chciał. Mam robotę do wykonania. Tylko... Jeśli chcesz, chodź ze mną. Coś z Alwinem bym musiał zrobić. No, powiem wam, że zaskoczył mnie Berengar. To co teraz, kurczę? Nie wiem, pójdę porozmawiać z Jaskrem, jak się mi nic nie nasunie. Przypływamy, tak. O, kto to? Geralt z Rivii. Wiele razy słyszałam o twojej śmierci. Wybacz, ale nie pamiętam twojego imienia. Biała Raila. Co tu robisz, Wiedźminie? Raila? Nic nadzwyczajnego. Zabiję potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie. Nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny. Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z wiewiórkami... Grozisz mi? Ona jest chyba krwawa strasznie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że Wyzima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda dowodzonego przez Toruviel Epsichiel. Nie powstrzymasz mnie. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. Pogadam z elfami. Może przemówi im do rozumu. Zygfryd ręczył za ciebie, więc i ja ci zaufam. Dzięki waszej interwencji w banku wiewiórkom nie udało się zdobyć złota na broń i jedzenie. Są osłabieni. Wątpię, by cię wysłuchali, ale kto wie. Możesz im powiedzieć, że jeśli złożą broń, czeka ich sprawiedliwy sąd. Spróbuję ich przekonać. Czekajcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo. Czyli takie rzeczy się odpieprzają. Wolne elfy, ale to Toruviel miała nam... No powiedziała nam, że chyba to już koniec, nie? Tej jej przygód z walką jakby, że to nie to, że chyba zrozumiała, a tu jednak to się musiało wydarzyć, nie wiem. Jestem bardzo ciekawy, co nią kierowało, nie? No bo mówiła nam co innego, a robi co innego. Dobra, no ale mieszkańcy wioscy tutaj akurat są naprawdę gitami. Poza piekarzem, więc nie rozumiem, czemu ich jakby atakuje. Knecht zakonu. Co on ma nam coś do powiedzenia ważnego? Jestem adiutantem Białej Raili. Chciałbym zamienić z tobą słowo. Rozmawiałem już z Railą. Dziękuję, ale na dzisiaj mam dosyć indoktrynacji. Widzisz, Wiedźminie, Raila jest świetnym oficerem i szczerze nienawidzi nieludzi. Dlatego zresztą została dowódcą tej misji. Ale niech zgadnę, miewa skrupuły. I chociaż jest tylko najemniczką, zazwyczaj dotrzymuje słowa. Jest skłonna uniknąć masakry na ludności cywilnej, nawet jeśli przez to elfy uciekną. Zapobiegliśmy kradzieży pieniędzy z banku Vivaldiego i osłabiliśmy wiewiórki, więc stać nas na usługi najlepszych najemników. Jednak Raili nie możemy ufać tak jak tobie. Próbujesz mnie zwerbować? Mam stanąć u boku Raili i zabić elfy, zanim zdołają wyrżnąć zakładników? A dlaczego nie miałbym po prostu odejść? Powiem po twojemu. Potwory opanowały wioskę i osaczyły jej mieszkańców. Są głodne i wynędzniałe, a przez to jeszcze groźniejsze. Stań po stronie Raili, Wiedźminie. Z zakonem przeciw potworom. Dlaczego miałbym to zrobić? Za złoto z banku Vivaldiego? Żeby wesprzeć słuszną sprawę i nie dopuścić do masakry jak na Podgrodziu. I żeby uratować bliskich ci ludzi przed głodnymi bestiami. No Jaskra to na pewno nie pozwolę skrzywdzić. To fakt. Abigail również. Nie życzyłbym sobie, żeby coś jej się stało. Generalnie chyba nikomu. Geralt! Witaj, Jaskier. Do wioski przyszły elfy od Toruviel. Wzięły zakładników. Co robimy? Rozmawiałem z Railą. Dowodzi zakonnikami. Wśród zakładników jest Alwin. Geralt, musimy go ocalić. Wiem. Spróbuję negocjować. Zaczaję się za domem sołtysa i będę wszystko obserwował. Jak skończysz negocjacje, koniecznie przyjdź i powiedz, co robimy. Zgoda. Porozmawiam z Białą Railą i Toruviel. Czuję problemy. Kurde, dwie kobiety między sobą. Znaczy przeciwko sobie. O co wam chodzi? Elfy. Cześć, Geralt. Nic ci nie jest? Nie, dziwnie się czuję. Ja... Słyszę ich myśli. To straszny, Geralt. Masz naszyjnik? Tak, noszę go cały czas. Nie chcę tego słyszeć. Geralt, czemu elfy to robią? No to bym powiedział. Elfy nie chcą zrozumieć, że świat się zmienił. Walczą, chociaż nie mogą zwyciężyć. To rozpaczliwa i smutna próba zatrzymania biegu historii. Zapamiętam to. Geralt, zaraz wydarzy się coś złego. Czuję to. Muszę porozmawiać z Toruviel. Wytrzymaj jeszcze chwilę. A tu jest Toruviel, dobra. Co tu robisz, Gwynblade? Przyszedłem zapobiec masakrze. Nie będzie masakry, jeśli pozwolą nam odejść. Mogłaś odpuścić dzieciom. Nie, nie mogłam. Tam na brzegu stoi Biała Raila. Trupy wieśniaków nie robią na niej wrażenia. Tylko obecność dzieci ją zatrzymała. Może wypuścisz przynajmniej Alwina? Nie. Tak? Biała Raila chce, żebyście złożyli broń. Gwarantuje sprawiedliwy sąd. Nie rozśmieszaj mnie, Wiedźminie. Biała Raila zna tylko jedną karę. Śmierć. Przed chwilą przybyły z Wyzimy resztki komanda. Opowiadali o tobie. O rzezi w banku. To przez ciebie złoto Vivaldiego trafiło w ręce zakonu. Nie ufam ci już. Wypuść wieśniaków i zabijajcie się do woli. Nikogo nie wypuszczę. Ty też nie próbuj sztuczek, bo ci Dwan zginą. I powiedz temu śpiewakowi, żeby nie czaił się za domem, bo go ktoś jeszcze ustrzeli. Ale się nie ukryłeś najsprytniej. Zaraz tu będzie gorąco, Jaskier. Jesteśmy między młotem a kowadłem. Z jednej strony Scoiatael, z drugiej Zakon, a po środku my z Alwinem. Z terrorystami nie można negocjować. Negocjacje prowadzą do ustępstw. Ustępstwa to zwycięstwo terroru, niepewność i strach prostych ludzi. Wybrałem mniejsze zło. Nowi właściciele banku byli wdzięczni Zakonowi za interwencję. Dofinansowali nawet antynieludzką krucjatę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kurde... Nie podoba mi się to. Geralt, co robić? Ucieczka nie przysporzy ci popularności. Wątpię, żebyś osiągnął swoje cele, mając przeciw sobie i Zakon płonącej róży, i nie ludzi. O to się nie martwię. Chcę uratować Alwina, ale jeśli odejdę, może dojść do masakry. Poza tym mam zobowiązania wobec przyjaciół. Wiedźminie, to bardzo ważna decyzja. Być może jedna z najważniejszych w twoim życiu. Co robimy? Ratujemy Alwina i uciekamy? Po tym wszystkim to chyba nie chcę podejmować decyzji stania po którejkolwiek ze stron. Tylko po prostu zająć się sobą, nie? Bo Geralt umarł chroniąc swoich przyjaciół. Coś tam w czasie pogromu nieludzi, coś tam. I teraz jakby Geralt brał udział w tym pogromie nieludzi, to byłby zdecydowanie nie tak, moim zdaniem, i by się tutaj jakaś kolizja w tej historii nastąpiła, więc... Dokładnie. Co mam zrobić? Pierdolę to. Znajdź króla rybaka. Musimy wracać do Wyzimy. Niech będzie gotów. Do zobaczenia na brzegu! Ale jak to zrobić, żeby wziąć Alwina? Muszę wyprowadzić Alwina. Nie dopuszczę, żeby coś mu się stało. Wedin, ten malec, pokochał cię jak ojca, Gwymblade. Nie jesteśmy mordercami dzieci. Zabierz go. Tyle dobrego. Szkoda, że... te elfy umrą niestety. Zdrada! Atakują! O nie. Alwin, nie! Kurwa mać! Odciąłem ci jaja, gdybyś je miał. Ja cię pierdolę. Kurwa mać! I znowu nam uciekł! Chuja dał ten łańcuszek z dwimerytem, chyba że go zdjął, ale... pierdzielę i uciekam w Bieszczady chyba. Co jest? No. Krasnoludki, ufoludki, no. Po co mnie bijeć? Z Wiedźminem szans nie macie, no. To trzeba realnie patrzeć na swoje umiejętności, a nie się zabierać za coś, co nie ma szans się powieść, no. Nic, dobra. My opuszczamy to pole bitwy. Nie chce mi się tutaj wmieszać w to szambo. Możliwe, że spotka nas Biała Raila i będzie chciała nas uśmiercić za to, że nie obraliśmy żadnej strony, ale szczerze mówiąc to mam ją w dupie. Oni się jak chcą tam wyżynać, to się niech wyżywają. Z tego co widziałem, cywile nie umierają, tylko umierają te strony konfliktu, więc niech one idą na rzeź. No nic, to może z Berengarem się zabierzemy do tej Wyzimy. Tylko że Wyzima teraz stoi w płomieniach. Więc to jest... ciekawa sytuacja. Jest i Biała Raila. Co będzie miała nam coś ciekawego do powiedzenia? Gdzie jest król rybak? Czyli Railo, coś chcesz mi powiedzieć? Wiedź, co się stało? Pieprzeni fanatycy za grosz profesjonalizmu. Odebrali mi dowództwo. No. Nie chciałam pozwolić na atak zgodnie z ustaleniami. Wtedy mój adiutant wyciągnął list od samego Zekfryda. Od początku go mieli. Wyobrażasz sobie? No cóż. Jak się potoczyły sprawy? Postanowiłem nie mieszać się do walki. Co z elfami? Nie obchodzi mnie, kto wygrał. Zresztą zwycięzcy pewnie zaraz tu będą. Zatem czas się ewakuować. Łódź króla rybaka jest już zajęta. Jeszcze się spotkamy. No i widzicie, no. Ona też została wystrychnięta na dudka. Alvin. Nie mam pojęcia, gdzie mam go szukać teraz. Mam list Berengara. Są w nim ważne wskazówki. Jakie wskazówki? Nie zakończyliśmy definitywnie tematu Salamandry. W Wyzimie jest Azar Javed, mag, który zaatakował Kaer Morhen. Niestraszny był mu czarnoksiężnik, ani piekielne zastępy, które stanęły na jego drodze. Bredzisz, Jaskier. Albowiem wyruszył na spotkanie swego przeznaczenia. Ruszajmy. Jest źle. Bardzo źle. Alvin. Co się stało? Alvin zniknął. Otworzył teleport i... może być wszędzie. Wracajmy do Wyzimy. Może Triss coś poradzi. No to do Wyzimy. Do Wyzimy. No i koniec końców. Kończy się tak samo. Wszystko się spieprzyło. Pies nas żegna. No pogodzili, zrobiliśmy co mogliśmy. Nie mam tutaj sobie nic do zarzucenia w tej sytuacji. Jestem wkurzony tylko... co się stało? O, no i zakonnicy wygrali ostatecznie. Szkoda. Szkoda Toruviel, no ale... sama popełniła decyzję. Zobaczmy, jak wygląda ta... spalona Wyzima. Mam nadzieję, że na brzegu nikt nie będzie czekał na nas. By nas... zaraz dopłyniemy do Wyzimy. Zabić. Czujesz ten smród? Tak. Dym. Coś się pali. No, całe miasto. Ciężki, duszny. Palone wioski. Cholera! Spójrz! Miała rację Raila. Orzesz w mordę, Geralt! Nie wierzę własnym oczom. Jaskier, widziałeś już tyle wojen, mógłbyś się przyzwyczaić. Człowiek nigdy nie przywyknie do przemocy i pożogi, zwłaszcza tak wrażliwy jak ja. No tak. Dobrze, że mutanci są mniej wrażliwi. Jesteś jak ogar na świeżym tropie. Czas zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Starej Wyzimie. Pewnie trwają zaciekłe walki. No i jeszcze ta zaraza. Musimy się tam dostać. Nareszcie dopadnę Salamandrę i dowiem się, kto kieruje organizacją. Geralt! O, teraz u Jaskiera możemy. Na pewno chcesz się w to mieszać? Jaskra. Nie zostawię cię samego. Chcę pomóc. Wiem, Jaskier, ale może być naprawdę gorąco. Chyba nie sądzisz, że się boję. Skądże? Nic, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Vincent. No, rzeczywiście jest mocno z tego, co widzę. Zapiszę sobie. No, ale co dalej, to w następnym odcinku, moi kochani. Niestety. Co za dużo, to niezdrowo i trzeba dawkować, o, to wszystko, co tutaj się dzieje. No musimy znaleźć dentystę, to jest najważniejsze, żeby oddać mu zęby. Walić to, że się Wyzima pali, ale trzeba dentystę schwytać. Także miłego dzionka, miłego wieczorka i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!